Zanim jednak założymy spódnicę na siebie, dobrze by było pozbyć się wszystkich fastryk, ponieważ gdzieniegdzie mogą one trzymać w troszeczkę innym miejscu niż oryginalny szew. Ale najpierw jeszcze zabezpieczymy oczywiście nitki, czyli znowu nitki przeciągamy na jedną stronę, czyli nitkę sobie robimy małe kółeczko, wtedy pętelka nam tutaj wyłazi, wyciągamy sobie obie nitki na jedną stronę i wiążemy na supełek. Ja wiem, że tutaj było i tak szyte do przodu i do tyłu, ale mimo wszystko jest to bardzo newralgiczne miejsce, bardzo narażone na to, że je rozciągamy przy chodzeniu, więc róbmy wszystko, żeby nam ten szew tutaj nigdzie nie puścił. Jest. Możemy obciąć. I ja dokładnie to samo zrobię tutaj, czyli w miejscu. Znowu wyciągamy kółeczko i szukamy pętelki. Z tej strony jej nie widzę, więc przeniosę się na drugą stronę. I tutaj może będzie mi łatwiej ją znaleźć, a może wcale nie, mam. Wiążemy, supełek, obcinamy. I teraz wyciągamy całą fastrygę, jaka nam się tu pojawiła. Właśnie dlatego fastrygujemy nitką kontrastową, żeby przy wyciąganiu się nie zastanawiać, gdzie fastryga jest. Niektóre nitki wyjdą nam bez żadnego problemu. Po prostu pociągniemy i one nam znikną. Natomiast czasami trzeba sobie pomóc fastrygę przecinając. Kiedy już powyciągamy, zostawię akurat tutaj fastrygę, ponieważ przyda mi się potem do wykańczania pęknięcia, przetnę nitki i wyciągnę wszystko, co znajduje się do linii talii.